Krystian, jak ty zareagowałeś na ten pierwszy hejt, który spadł na ciebie po podtopieniu Basi? Bo faktycznie wtedy szambo się wylało i gdzieś tam gromy na ciebie leciały. Czy ty się tym przejąłeś? Znaczy, hejt tam było od samego początku. Wszyscy mówili, że jestem Lovella, zakochany w sobie, FIFA, Rafa i tak dalej. Te komentarze, w sensie, cały hejt po mnie spływał. Po tym jak potopiłem Baśkę, gdzie w ogóle uważam, wiadomo, źle się zachowałem, byłem podpity, ale też nie przypuszczałem, tego nie zrobiłem z premedytacją. Ja po prostu się na niej uwiesiłem, basenie się tak jakby się tam gdzieś z nią położyć, ale nie przypuszczałem, że ona weźmie wdech pod wodą, tak? No hejt był strasznie duży. Spływało to po mnie, no bo ludzie tam nie, bardzo nie cisnęli za to, co zrobiłem, tylko po prostu po mnie tak jako po osobie, że jestem taki i owaki. To po mnie spływało, ale też... jest w drugą tą stronę działa, bo myślałem, że takie jakby pozytywne komentarze coś mi dadzą, ale też tak samo dostawaliśmy 1000 jakichś wiadomości, takich długich, że jesteś taki i owaki, ale to też człowiek to przeczyta i zaraz zapomina. Wracasz do swojego życia i do swoich obowiązków. Tak, w sensie, że i hejt, i te pozytywne wszystkie komentarze to po człowieku spływa, bo człowiek tego nie zapamiętuje, tak? Przeczyta to raz, w tym momencie jak czyta, się na tym skupia, a potem przechodzi do czegoś innego i już nie pamięta o tym, co przeczytał, tak? I przynajmniej ja tak mam, ja się w ogóle nie skupiam. I też musiałem dojść do tego, że muszę się sam dowartościować, a nie to, co mi piszą ludzie. Widzowie też zarzucali ci mniejsze zaangażowanie, jeśli chodzi o te początki związku z Basią. Czy ty dzisiaj postąpiłbyś jakoś inaczej? Nie potrafię inaczej. W sensie, ja nie jestem taką osobą, która jest taka jakoś bardzo wylewna. No chyba, że po alkoholu to mi się zdarza, ale tak ogólnie to jestem taki zamknięty w sobie i nie potrafię tak komuś mówić otwarcie o uczuciach, więc zawsze to będzie wyglądało w ten sposób, że będę zdystansowany, chyba, że druga osoba też będzie taka chłodniejsza, to wtedy to będzie wyglądało bardziej naturalnie, tak, że to się dzieje powoli, a nie, że tak, że powiem, na głęboką wodę, że od razu tydzień, a my już musimy mówić, że się uwielbiamy, przytulamy i leżymy, całujemy.